Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Czy mikrofon działa? Słychać mnie. Halo, halo, halo. Czy mikrofon mi działa? Słychać mnie. Działa, super. Widać, słychać, elegancko. Dzień dobry Państwu, dzień dobry w ten e, środowy poranek. Przepraszam, wtorkowy. <ścoughs> e, wtorkowy poranek, 16 kwietnia. Dobrze, to w takim razie będziemy zaczynać. Bardzo mi miło Państwa powitać na kolejnym webinarze, który mam okazję i przyjemność prowadzić. Ja nazywam się Łukasz Wołek i reprezentuję grupę Eura7. Jestem prezesem i założycielem grupy Eura7. Dzisiejszy Webinar będzie na temat tego, jak aktywizować uczestników programu lojalnościowego B2B. Przygotowałem materiał na podstawie częściowo naszego doświadczenia, częściowo na podstawie researchu, badania, poszukiwania różnych materiałów z, od innych firm, które też to dobrze robią. Może krótki wstęp, jako grupa EUR 7. Obsługujemy największych klientów międzynarodowych i polskich. Oprócz programów lojalnościowych realizujemy też inne aktywizacje, na przykład robimy loterie promocyjne, organizujemy konkursy konsumenckie. Mamy też swój software house, gdzie realizujemy różnego rodzaju landing page, łączenia systemów, integracje. Serwisy korporacyjne. No i mamy też agencję Abanana, która jest agencją kreatywną, więc można powiedzieć, jeżeli mówimy o programach lojalnościowych, to wdrażamy je kompleksowo zarówno od strony organizacyjnej, od strony IT, różnego rodzaju integracji, jak również od strony komunikacji. Dzisiaj mamy mówić o tym, jak zaktywizować na nowo uczestników programu lojalnościowego, więc w tym miejscu chciałem się Państwa zapytać. Jakie wy macie doświadczenie i jakie, z jakimi problemami w tym momencie się mierzycie, jeżeli chodzi o programy lojalnościowe, które prowadzicie przede wszystkim, lub o jakich problemach na rynku słyszeliście, jeżeli chodzi o programy lojalnościowe, także prosiłbym, żebyście tutaj podzielili się ze mną takimi informacjami na czacie, żeby też ewentualnie, żebym mógł podczas tego webinaru trochę, trochę Uwzględnić też te problemy, z którymi się wspólnie tutaj mierzymy. W trakcie, jak będziecie pisać, to zapraszam też Was do ankiety i o feedback. Tutaj u góry jest link do ankiety. W tej ankiecie znajduje się taka część jakościowa. Bardzo jestem wdzięczny za, za feedback, żebyście na końcu ocenili ten webinar. Ale też zastanawiam się, czy w przyszłości nie przejść na webinary krótsze. Do tej pory prowadzimy webinary godzinne, natomiast tam dałem też taki punkt w ankiecie, jak, jakiej długości webinary podczas, oczywiście, godzin pracy byłyby dla Was najbardziej wartościowe. Czy, czy w zasadzie najbardziej oczekiwane? Dobra, widzę, że pojawił się tutaj jakiś Temat jeden, tak. Część naszym największym problemem jest to, że odbiorcy programu o nim zwyczajnie nie pamiętają w codziennej pracy. Okej, okay, dobra. Poruszymy ten temat na pewno. Widzę, że ktoś jeszcze pisze. To ja może wrócę do tych Waszych komentarzy w trakcie już na konkretnych slajdów. W ogóle mam taką zasadę i, i proszę Was, żebyście na bieżąco komentowali, wrzucali tutaj na czat pytania. Raczej, raczej będę na nie odpowiadał pod koniec, pod koniec webinaru. Mam taki, taki model, że na pytania odpowiadam pod koniec, chyba, że pojawią się jakieś takie pytania, które faktycznie przypomną mi, że może o czymś zapomniałem, jeżeli będę mówił o, o konkretnym slajdzie. O jest jeszcze druga rzecz. Narzut o zbyt niskopunktowane produkty na, nagradzane w programie zarzut o zbyt nisko punktowane produkty zarzut okej okay, okej okay, dobra mało atrakcyjna nagroda oraz zbyt dużo punktów na nagrodę no to faktycznie widzę że tutaj się będziemy dzisiaj bardzo dobrze rozumieć okej okay, problemy jakie z jakimi my się najczęściej spotykamy rozmawiając z klientami z potencjalnymi klientami to jest no to co właśnie tu było powiedziane coraz niższa aktywność uczestników Drugi problem to jest opuszczanie programu przez uczestników. Szczególnie, jeżeli mówimy o programie lojalnościowym, który długo trwa, po prostu już kilka lat, no ci uczestnicy opuszczają, no i z czego to wynika? No i fraudy. Ja dzisiaj się skupię na tych pierwszych dwóch punktach. O fraudach. Może nie będę tutaj zbyt, zbyt poruszał tego tematu, ponieważ nie mamy dużego doświadczenia z fraudami, bo akurat tak zabezpieczamy nasze systemy, żeby, żeby te fraudy po prostu eliminować. Więc, więc widzimy, że, że niektórzy faktycznie tutaj próbują kombinować, natomiast zabezpieczamy nasze programy, zarówno pod kątem formalno-prawnym, że zawsze możemy takiego uczestnika zbanować, a po drugie. Technologicznie. Więc, więc skupię, skoncentruję się bardziej na tych dwóch pierwszych punktach. Więc zacznijmy sobie zadawać takie pytanie, dlaczego? To znaczy, dlaczego ludzie opuszczają programy lojalnościowe. I tutaj warto zwrócić uwagę na takie aspekty, jak fakt, jakim było, że w zeszłym roku 200 tysięcy firm zakończyło działalność gospodarczą według 200 tysięcy to jest 4% wszystkich firm, które były, które funkcjonują na rynku, które funkcjonowały w 2023 roku. To znaczy, już można by przyjąć, że 4% uczestników, którzy opuszczają program lojalnościowe to po prostu z tego względu, że no, zamykają, zamknęli biznes. Tak? Drugi powód, tutaj przeprowadziliśmy badanie. Na uczestnikach jednego z programów lojalnościowych, które prowadzimy, który zbadaliśmy ponad 100 osób, które po prostu przestało być aktywnymi uczestnikami programu lojalnościowego. I co się okazuje, że 28,4% przebadanych firm po prostu przebranżowiło się. Przebranżowiło się, w związku z tym, no już nie, 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 nie kupowali tych produktów. I nie było najmniejszego sensu, żeby w tym programie uczestniczyli. Jakie jest wyjście z, tego, z tej sytuacji? Rozwiązaniem jest, rozwiązanie można powiedzieć, że jest bardzo proste i racjonalne a mianowicie pozyskiwanie i ciągła rekrutacja po prostu nowych uczestników, tak? Skoro jedni odchodzą, jedni zamykają działalność, pojawiają się na rynku nowi klienci, nowi, nowe firmy, które mogą dołączyć do twojego programu lojalnościowego. Więc rozwiązanie tutaj i, i bardzo fajnie w tym aspekcie działa Atlas. To są przykładowe dwa dwa, dwie reklamy Atlasu, które no po prostu zachęcają do wzięcia udziału w programie fachowiec Atlasa, tak? Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest informacja dołączyć do programu, tylko to jest już konkret, konkret, czyli są konkretne przy okazji zapraszania do, w zasadzie inaczej, jest komunikacja marki, jest komunikacja rabatów, jest komunikacja pewnej wartości, którą dajemy, a przy okazji jest namówienie do tego, żeby dołączyć do, do programu. Także Jedna myśl, jeżeli Państwo sobie robicie jakieś notatki: stała rekrutacja. Stała rekrutacja uczestników nowych. Można stałą rekrutację prowadzić również nie tylko przez działania marketingowe, jak Atlas, ale też angażując inne grupy w tym całym naszym łańcuchu sprzedaży. Tak, tutaj przykład programu, który prowadziliśmy dla KAPAROLA, gdzie oprócz firm remontowo-budowlanych, które były tym takim no, głównym targetem programu lojalnościowego, Angażowaliśmy też sprzedawców w punktach dystrybucyjnych. KAPAROL nie ma swoich sklepów, ma tylko punkty dystrybucyjne, czyli powiedzmy tam jakieś składy budowlane, sklepy z farbami, z chemią budowlaną itd. I zapraszaliśmy sprzedawców do tego, żeby oni uczestniczyli w programie. Czyli to był taki drugi program dołączony do tego głównego programu lojalnościowego Kaparola. I w tym programie brali udział sprzedawcy w tych sklepach i ci sprzedawcy brali udział nie tyle w takiej zwykłej lojalnościówce, tylko w rankingu. Czyli nagradzaliśmy tylko najlepszych. Stąd też mieli pewną motywację do rywalizowania ze sobą. I taki przykład też, jeszcze jednej akcji, którą zrealizowaliśmy, ponieważ ten, ten, ten program, Kaparola on funkcjonował edycyjnie. I w edycjach, ci sprzedawcy oni się rejestrowali przed rozpoczęciem każdej edycji, czy na początku każdej edycji sprzedawca miał za zadanie od nowa się zarejestrować. Budowaliśmy po prostu tym samym bazę nowych sprzedawców, też po to, żeby rozszerzyć trochę tą, tą sieć zaangażowanych osób. No i mieliśmy problemy, wiecie jak to jest, no część rzeczy zostawia się na sam koniec, prawda, więc tutaj też zobaczyliśmy, zauważyliśmy, że ci sprzedawcy, oni zwlekają z zarejestrowaniem się w kolejnej edycji, więc wdrożyliśmy bardzo prosty mechanizm, a mianowicie loterię. Loterie, tak zwaną mikroloterię. z punktu widzenia budżetu marketingowego to jest po prostu mikro, o ile nie jakaś tam nanoloteria, gdzie do wygrania były trzy karty podarunkowe do Euro RTV AGD o wartości 200 zł, każda, czyli 600 zł, budżet nagrodowy. I później zmierzyliśmy, że przez to, że ta loteria była i daliśmy czas do 15 lutego, żeby się wszyscy zarejestrowali, którzy chcą wziąć udział w programie dla sprzedawców. 40, prawie 44% więcej osób zarejestrowało się niż rok wcześniej. Także tego typu mikroloterie działają i my jesteśmy też w stanie realizować tego typu mikroloterie zupełnie legalnie, ze wszystkimi zezwoleniami, ze wszystkimi z gwarancjami bankowymi i tak I w niedużych cenach. Ale to jakby ktoś chciał z Was porozmawiać o tym, to zapraszam do wypełnienia tej, tej ankiety. Tu mówimy o sprzedawcach, ale w niektórych firmach, bo jak Państwo wiecie, każde przedsiębiorstwo działa trochę inaczej. I też ta sieć sprzedaży, model dystrybucji w różnych firmach różnie wygląda. Tutaj mówimy o sprzedawcach, mówimy o firmach remontowo-budowlanych, natomiast jeżeli jesteśmy w stanie zaangażować handlowców, to takim ciekawym rozwiązaniem jest również loteria. I tutaj przykład loterii, jaką jedna z naszych spółek robiła dla firmy Giacomini, gdzie do wygrania były. Nagrody o wartości 500 zł. Tutaj, akurat, była taka akcja sprzedażowa dla handlowców czyli taki dodatkowy bonus, żeby motywować handlowców do sprzedawania więcej. Natomiast ten model można wykorzystać również, jeżeli nasi handlowcy jeżeli możemy ich zaangażować w jakiś sposób do tego, żeby pozyskiwali tych uczestników. No to przykładowo, za każdego pozyskanego do programu lojalnościowego uczestnika dostajesz jeden los i robimy, nie wiem, miesięczne losowanie, gdzie do wygrania jest powiedzmy bon o wartości, czy tam w ogóle pieniądze, przelew o wartości, o, o wysokości 2000 zł powiedzmy, tak? Czyli takie nieduże budżety, nieduże budżety możemy realizować, możemy angażować w loterię i po prostu organizować tego typu aktywności. Dobrze. Przejdźmy teraz do drugiego, drugiego problemu, a mianowicie problemu wygody. Wraz z bograceniem się społeczeństwa, jesteśmy coraz bardziej wygodni. W związku z tym, ja tutaj się posłużę badaniem, które przeprowadziła firma Ebo. I to badanie pokazało, że 42% Osób, które nie angażują się w programy lojalnościowe twierdzi, że wymaga to po prostu zbyt dużego wysiłku. A 27% twierdzi, że po prostu jest niewygodne, że uczestnictwo w takim programie jest, jest niewygodne. Zobaczmy, jak wygląda dzisiaj rynek. Wspomniałem wcześniej o programie Atlas, który jakby pozytywnie wypowiadając się na temat ich działań rekrutacyjnych, natomiast Tutaj mamy z kolei element, który w mojej ocenie jest właśnie tym takim nie najlepszym przykładem. A mianowicie w programie Atlasu trzeba wycinać kupony z opakowań, wsadzać je do koperty, wysyłać do, do organizatora i dopiero wtedy przydzielane są punkty. No, jest to pewne utrudnienie, więc nic dziwnego, że niektóre osoby, po prostu się w to nie angażują, bo widzą, że z tym wiąże się jakaś praca, którą trzeba, yy, trzeba wykonać. No, inne firmy yy, na przykład każą wysyłać fakturę, yy, każą wysłać zdjęcia jakiejś powiedzmy, instalacji, jeżeli mówimy o branży budowlanej, yy, a następnie samemu załóżmy też digitalizować te faktury, czyli przepisywać dane z faktur. Yy. Rozwiązaniem tutaj jest upraszczanie. Upraszczanie procedur, wykorzystywanie nowych technologii. Po pierwsze, znaczy w ogóle, chciałem pokazać, że fajnie robi to z kolei Bolix Club, gdzie do produktów daje kody QR, i te kody QR są skanowane, i na podstawie tego, tego kodu przydzielane są punkty. Oczywiście, nie wszędzie, nie w, każdy, nie w każdym procesie produkcji jesteśmy w stanie wdrożyć tą, tą technologię, tą metodę, metodę naliczania punktów. To znaczy, my technologicznie jesteśmy w stanie wygenerować 10 milionów unikalnych kodów, czy to kodów kreskowych, czy to kodów QR. Natomiast problem jest na linii produkcyjnej, gdzie. Trzeba by było po prostu y, zmieniać trochę technologię y, czy, czy przebudowywać ją y, na tym etapie pakowania produktów, żeby to po prostu było logistycznie do, do zrealizowania. No, BOLIX jakoś to robi, ale tak jak mówię, większość firm jednak tego nie robi i inaczej to do tego podchodzi. Tutaj przedstawiłem, w jaki sposób można naliczać punkty. Ten ostatni element, to już powiedziałem, Bolix to w ten sposób robi, czyli możemy mieć kody w opakowaniach. Najprostszą metodą i najbardziej efektywną i kosztowo i, i taką najbezpieczniejszą jest bezpośrednia integracja z jakimś systemem z systemem zakupowym, z systemem księgowym. Myśmy takie integracji robili chociażby z systemem kasowym stacji paliw Lotus. Natomiast niestety w B2B bardzo często tego się nie da zrobić. Ponieważ model dystrybucji jest taki, że mamy powiedzmy producenta, mamy y, firmy dystrybujące czy hurtownie y, i mamy załóżmy dopiero tego klienta, który, na którym nam zależy, nie wiem, jakiś instalatorów, jakieś y, nie wiem, powiedzmy salony kosmetyczne y, Sprzedawców małe sklepiki, prawda? I ich chcemy w tym programie B2B motywować i, i, i nagradzać za, za pracę na rzecz promocji naszej marki, no ale nie mamy bezpośredniej sprzedaży, tak? W związku z tym nie możemy zrobić integracji. Ta integracja jest możliwa wtedy, wszędzie tam, gdzie mamy bezpośrednią możliwość, gdzie bezpośrednio, z kim bezpośrednio handlujemy lub komu bezpośrednio realizujemy. Tworzymy zamówienia. Natomiast ten trzeci, czyli w tym wypadku, na tym obrazku, środkowy element, środkowa opcja to jest przesyłanie faktur. I to jest bardzo często stosowany, stosowany mechanizm, zresztą w programach, które my realizujemy, głównie z niego korzystamy. A mianowicie uczestnicy, którzy biorą udział w programie, mają za zadanie, żebyśmy naliczyli im punkty, po prostu przesłać fakturę. Czyli dowód zakupu, no, udowodnić, udokumentować to, że kupili nasze produkty. Um, upraszczamy to maksymalnie jak się da. To znaczy, mamy zrobione taki, taki sposób, że wiemy, znamy numer telefonu tego uczestnika, i jeżeli z tego numeru telefonu wysyła na jeden główny programowy numer telefonu MMS-a z fakturą, to od razu nasz system przypisuje to temu człowiekowi. Do niedawna jeszcze robiliśmy digitalizację faktur ręcznie. Pracował zespół osób, które po prostu przepisywały. To już nawet nie było przepisywanie, bo, bo to mieliśmy w pewien sposób zautomatyzowane, ale, ale powiedzmy z, pod, z pewnymi podpowiedziami mieliśmy katalog podpowiedzi. No w każdym razie uproszczaliśmy to. Jak najbardziej się dało, natomiast faktycznie siedziała osoba i digitalizowała. Natomiast od niedawna mamy wdrożone rozwiązanie, gdzie te faktury są digitalizowane przez sztuczną inteligencję, czyli jest ocelowanie, później jest interpretacja przez sztuczną inteligencję. Tam trochę, kilka tych procesów zachodzi. I co mogę na, dzisiaj, na dzień dzisiejszy powiedzieć, że tego typu digitalizacja, z wykorzystaniem AI może obniżyć koszty tej digitalizacji ręcznej o 70-90%. Od czego to zależy? No to zależy od tego, od, od tego, z jaką branżą mam do czynienia, jakiej jakości faktury dostajemy. I też od tego, jaką sobie przyjmiemy skalę kontroli. Ponieważ tutaj niestety czynnik ludzki cały czas jest potrzebny, ale już nie do digitalizacji, tylko do, do kontrolowania, tak? To może być kontrola. Nie wiem, 5% faktur, to może być kontrola 15% faktur, tak? Więc to jest kwestia ustaleń biznesowych. Dobrze. Co tutaj mamy dalej? Kolejnym. Mówimy cały czas jeszcze o wygodzie, prawda? Więc tutaj z punktu widzenia tej digitalizacji AI klient wysyła fakturę, nie musi nic zrobić, zostają mu przydzielane punkty. Warto jest tutaj wspomnieć w tym miejscu, że uczestnicy programów lojalnościowych w 90% korzystają z aplikacji mobilnych. Więc mobile first, jeżeli się robi aplikację, nie wiem, serwis internetowy. Aplikację webową do obsługi programów lojalnościowych. W B2B to jest. O ile, o ile programy lojalnościowe B2C są faktycznie w zasadzie już w 100% realizowane na, na mobilu, o tyle B2B w sporej części na rozwiązaniach webowych. Natomiast projektując, tutaj taka sugestia, żeby jednak projektować, wdrażać te narzędzia w trybie mobile first. Tak jak my to robimy, czyli na początek pracujemy nad wersją mobilną, a dopiero później rozszerzamy to na, na desktop. Kolejnym aspektem, na który zwracało uwagę to badanie, o którym wcześniej wspomniałem, to jest spadek motywacji. EBO zbadało, że 74% badanych zgadza się, że częściej angażowałyby się w marki. Które oferują różne poziomy w swoich programach lojalnościowych w zależności od tego, ile wydają, ile wydają rocznie. I można to wdrożyć na takim przykładzie, jak to było w jednym z naszych programów, gdzie dajemy uczestnikom, pokazujemy taką całą wizję, tak? Słuchajcie, mamy pewne poziomy, i Wy możecie uzyskiwać coraz lepsze poziomy. I te poziomy my sobie możemy dowolnie modelować, tak? W tym wypadku przejście do kolejnego poziomu odblokowywało szkolenia, y, dawało lepszy przelicznik punktów, y, złotówek wydanych pieniędzy na, na punkty uzyskiwane w programie. Y, w pewnym momencie dawało możliwość wymiany punktów nie tylko na nagrody, ale też na pieniądze. No i odblokowywało kolejne Kolejne nagrody, coraz bardziej atrakcyjne, nie mówiąc już o tym, że no, sama ranga bycia w Złotej Lidze dawała, nadawała pewnego, pewnego prestiżu. Czyli wzbudzenie tej motywacji poprzez to, czego oczekują uczestnicy, poprzez wprowadzenie pewnych poziomów. To też wynika z tego, że no, my jesteśmy społeczeństwem w zasadzie, które już no, spora część ludzi. Która jest uczestnikami takich programów, ma doświadczenie w gamingu, w grach komputerowych, w grach na telefonach, gdzie tam wszędzie są te poziomy, prawda? I jakby to, co napędzało, co dawało tą dopaminę podczas grania, no ludzie to pamiętają, tak? Zresztą cały czas spora część ludzi gra w gry, więc. Wierzę, że przechodzenie do kolejnych poziomów, zdobywanie pewnych punktów rank, jest czymś, co, co, co napędza. Innym przykładem jest stosowanie akcji specjalnych, i tutaj z kolei Atlas też przywołam. Atlas robi akcje specjalne, gdzie, no, tak jak tutaj, prosty mechanizm 40 zł za każde wiadro. Ale żeby wziąć w tym udział, no trzeba po prostu zarejestrować się do programu, jeżeli ktoś jeszcze nie jest w tym programie, czyli podwójna. Podwójna korzyść tego typu akcji. Po pierwsze, rekrutacja nowych, przepraszam, inaczej. Po pierwsze, aktywizacja i zmotywowanie uczestników, którzy już są w programie, a po drugie, rekrutacja nowych, nowych uczestników. Ciekawym rozwiązaniem też jest to, jak już mówimy o gamingu, mówimy o poziomach, ale oprócz poziomów mamy też do czynienia z ze skrzynkami. Nie wiem, czy państwo wiecie, co to jest w niektórych grach otwierać skrzynkę. Znacie taki mechanizm skrzynek tak zwanych? Czy ktoś tutaj jest obecnych? Otwierał kiedyś taką skrzynkę? Napiszcie tutaj, a ja się muszę przełączyć teraz na, inny, na inną planszę, bo chcę coś zademonstrować. Ok. Sprawdzać, przełączyło. Tak, skrzynka z nagrodami. Codziennie, widzę, że tu niektórzy codziennie grają. Dobrze, to przykład e-zdrabki. Czyli możemy do programu lojalnościowego wdrożyć, zaimplementować element e-zdrabki, gdzie będziemy w ten sposób informować uczestników o tym, jaki produkt jest dzisiaj punktowany lepiej, wyżej. Zobaczcie, jak to działa. Ok. Drapiemy i proszę zobaczyć. Tu mamy jakieś wkręty plus 850 punktów. Tylko dzisiaj do każdego opakowania wkrętów plus 850 punktów. To jest oczywiście demówka, więc tutaj jest jeszcze z tej demówki naszej jakiś taki element formularza, bo my to pokazujemy głównie pod kątem loterii promocyjnych. No Ale generalnie sam mechanizm drapania. Otrzymujemy informację. Drapiemy i sprawdzamy, co dzisiaj jest wyżej punktowane. To może być, co dzisiaj jest wyżej punktowane, co jest w danym tygodniu wyżej punktowane. Chodzi o sam mechanizm taki angażowania uczestników i zaproszenia ich do pewnej, do pewnej interakcji. Ok. Kolejnym punktem, o którym chciałem dzisiaj porozmawiać, to są nagrody. To, co tutaj już padło w komentarzach na czacie, to są, to są nagrody. Przy okazji, widzę, że trochę osób doszło w międzyczasie, więc zapraszam Państwa do zadawania pytań. Ja na te pytania będę odpowiadał na samym końcu. I druga rzecz, tutaj podajemy link do ankiety. Bardzo mi zależy na Państwa feedbacku i będę wdzięczny za, za wypełnienie tej ankiety na, na końcu czy tam po, po webinarze. Jeżeli mówimy o nagrodach, to tutaj EBY zrobiło w badaniu: zauważyli, że 40, 41% uczestników twierdzi, że nagrody w programach nie są interesujące. To jest to, to co też Państwo powiedzieliście w tych, na czacie na początku webinaru. Ja powiem tak, faktycznie to jest pewien problem tak jak firmy walczą ceną tak samo w programach lojalnościowych firmy walczą nagrodami może jest to trochę trudniejsze do wyliczenia dla zwykłego takiego uczestnika no ale jakby nie było ten aspekt nagród jest jest gdzieś tam polem, polem z jednej strony walki, z drugiej strony polem poszukiwania pewnych przewag konkurencyjnych no, ale też jest polem do, do takiego mocnego racjonalnych wyliczeń, czy nam się to po prostu opłaca nam jako organizatorom programu lojalnościowego, czy czasem nie damy więcej na te nagrody, niż, niż w ogóle jest, wynika to z wyliczeń biznesowych. Ja swojego czasu, jakieś półtora roku temu, przygotowałem taki, takie zadanie, bo mówimy o tym, że nagrody nie są atrakcyjne. Więc przygotowałem takie zadanie, co by było, jeżeli w programie lojalnościowym stacji paliw pojawił się Fiat 500. Mam nadzieję, że nikt z Państwa tego jeszcze, tego jeszcze nie widział, a jeżeli ktoś to widział, to po prostu może nie, nie, nie udzielę odpowiedzi, ale dam takie zadanie. W katalogu nagród programu lojalnościowego stacji paliw najdroższą nagrodą jest Fiat 500. Pani, Pani Magdalena średnio rocznie przejeżdża 25 tysięcy kilometrów i tankuje olej napędowy. I pytanie brzmi, po ilu latach pani Magda uzbiera taką liczbę punktów, by wymieniła je na Fiata 500? I tutaj powiem, że stacje paliw w całym naszym badaniu, które kiedyś przeprowadziliśmy, ja o tym badaniu później wspomnę, są branżą, która najmniej tego, tego, tego zwrotu z zakupów daje, tak? Najmniejszym, najmniejszy procent, tam jest ułamek procenta. No i teraz punkty. A. 14 lat, B. 560 lat, C. 1340 lat, czy 2900 lat, D. Jak Państwo myślicie, która opcja? A ja się napiję w międzyczasie. Ile jest za litry punktów? Tak jak powiedziałem, stacje paliw dają ułamek. Jak myśmy wyliczyli, to nawet najmniejsza wartość to jest... 0,03%. Widzę, że doskonale liczycie. Jeżeli mu. Ja, ja, ja obliczenia robiłem dla ceny paliwa, kiedy było po 6 złotych i 2 grosze. I faktycznie wychodzi 2900 lat. Więc nie ma się co dziwić, że w wielu programach. To, to jest akurat projekt, program konsumencki. One tam mają jeszcze gorsze te przeliczniki czyli program B2C, natomiast faktycznie w wielu programach te nagrody po prostu nie są atrakcyjne, więc nie ma się co dziwić, że też ogólnie spada zainteresowanie takimi programami lojalnościowymi, w których do wygrania są, w których mechanizmy są bardzo proste, czyli jest katalog nagród, są nagrody, musisz uzbierać tyle punktów, zbieraj je przez rogi, wtedy na koniec, czy tam po pięciu latach sprawdź, co wygrałeś. Tak? Dlatego dzisiaj te programy lojalnościowe one muszą być dynamiczne. I takiej dynamiki może nam dodać kolejna S -drapka. Tutaj chcę pokazać z kolei inny model. Też się przełączę. Momencik. OK. Okej. O tak, skoro, skoro punktacja w programach lojalnościowych jest no taka, żeby nam się to po prostu opłacało, więc no faktycznie trzeba zbierać dużo tych punktów, dużo wydawać, żeby odbierać nagrody gwarantowane. Ale możemy przecież wykorzystać właśnie mechanizm loteryjny i takiego Fiata 500, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o programach lojalnościowych, gdzie mamy odpowiednie obroty, tak? Obroty rzędu, nie wiem, tam kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów złotych. To wtedy to ma sens, żeby taką, znaczy, i jest budżet na to, żeby taką nagrodę ekstra do programu dołożyć, ale oczywiście nikt nie uzbiera na taką nagrodę o takiej wartości, więc tutaj z pomocą przychodzi mechanizm loterii. Przykładowo, za każdą, za każde zgłoszone 1000 złotych na fakturze otrzymujesz jeden los w naszej loterii. Loteria Polega na tym, że wchodzisz, wypełniasz tam, wbijasz kod, który, który Tobie wysłaliśmy i dochodzisz do e-zdrapki. Czyli znowu mówimy tutaj, że nie musisz czekać, tylko sprawdzasz, czy wygrałeś nagrodę. Prawda? Drapiemy. Jeżeli mamy trzy takie same, wygraliśmy. No niestety są różne. Ja to się posłużę akurat przykładem produktów Hilti. No ale tu widzę, widzimy, że mamy jakąś wkrętarkę. Mamy trzy wkrętarki. Elegancko. Brawo, wygrałeś wkrętarkę akumulatorową Hilti. No i tutaj już trzeba by tam przejść kawałek dalej, wypełnić formularz i, 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 i przejść do odbioru, na, do odbioru nagrody. Więc tutaj akurat jest wkrętarka. Wkrętarkę może, myślę, bez problemu zdobyć, zbierając punkty, ale jak już chcielibyśmy jakieś dać ekstra nagrodę, to tylko i wyłącznie loteria. I to ta ekstra nagroda do wylosowania właśnie w formie loterii w programie lojalnościowym daje tą przewagę, może dać tą przewagę, że wtedy odsadzimy konkurencję, bo konkurencja z tymi nagrodami zdobywanymi za punkty. No, nie ma co komunikować. Tak jak widzieliście, 40 zł komunikacja Atlasu za każde wiadro, a tutaj można zakomunikować. Każde wiadro to jest możliwość wygrania Fiata 500. Jeżeli jesteśmy przy nagrodach, ja tutaj pochwalę się przy okazji pokazania pewnej technologii, tym, że nawiązaliśmy współpracę z firmą Scheffler i przejęliśmy w tym roku obsługę katalogu nagród i obsługę logistyki nagród właśnie firmy Schaeffler. Schaeffler jest największym producentem części samochodowych. Dlaczego pokazuję, przy okazji czego pokazuję tutaj ten, 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 ten projekt? W innych badaniach, no nie będę ich teraz... Przywoływał, niestety nie dodałem ich do tego, tej prezentacji, ale generalnie klienci pokazują, że frustrujące jest dla nich oczekiwanie na nagrodę oczekiwanie tygodnia, dwóch, trzech tygodni na to, aż po zdobyciu tej nagrody, po zamówieniu w programie, ta nagroda do nich dotrze. W związku z tym, my w ramach tego projektu wdrożyliśmy integrację z firmą InPost. Firma InPost jest naszym partnerem i, i dostawcą zarówno magazynu, jak i logistyki. I nasz system wysyła po prostu zapytanie: zapytanie, no, wysyła zlecenie do InPostu i produkty są wysyłane. Next day, czyli de facto, jeżeli ktoś dzisiaj zamówi w godzinach naszej pracy, to jutro już ma nagrodę u siebie. Więc. To, z czym chcę tutaj Państwu zostawić, to to, żeby zastanowić się, w jaki sposób możecie zmodyfikować swoje programy, w ten sposób, żeby uczestnicy bardzo szybko dostawali, otrzymywali nagrody, które zamawiają. Jeżeli potrzebujecie tutaj wsparcia i skorzystania z tego, z tego rozwiązania, next day, zapraszam was do. Do rozmowy. Są też instant win, czyli no można powiedzieć same day, chociaż to same day, to się dotyczy bardziej bardziej tego, że paczkę dostajesz tego samego dnia. Tutaj nawet mówimy instant, czyli na od razu, tak. Co można dostać od razu? Vouchery. I tutaj przykładowych kilka logotypów, sklepów, do których voucherami dysponujemy. Dysponujemy voucherami ponad 100 sklepów i Zapraszam, zachęcam do korzystania z tego typu rozwiązań, gdzie po prostu system tak modyfikujemy, żeby uczestnik, który zamówi daną nagrodę, od razu ją otrzymywał. Tak. Dobra, to na pytanie odpowiem później. Tak jak powiedziałem, szkolenia to już może nie jest problem. Bo tutaj poruszałem trochę tych problemów, dlaczego uczestnicy nie są aktywni. Tutaj chciałem pokazać szkolenia nie jako problem, ale jako pewną szansę. I w zasadzie to, co odróżnia, to, co odróżnia klienta, czy program B2B od programu B2C, jest właśnie duże nastawienie, duży nacisk na szkolenia, co w wielu przypadkach niestety nie jest wykorzystywane. Dlaczego te szkolenia są takie ważne? Ponieważ o ile w programie B2C, gdzie no po prostu klient kupuje albo nie kupuje nasz produkt, o tyle w programie B2B my angażujemy firmy, które pomagają nam w biznesie. My nie sprzedajemy bezpośrednio do klienta końcowego. My albo świadczymy tę usługę w firmie, albo świadczymy tę usługę najczęściej w firmie, która po prostu dalej to sprzedaje, czyli przykładowo jak tu mamy model dystrybucji taki, gdzie sprzedajemy do jakichś punktów, do, do dystrybutorów czy do hurtowni, one dalej sprzedają do jakichś sklepów, do, do salonów, do warsztatów i dopiero ci sprzedają do naszego klienta końcowego. My zazwyczaj angażujemy te grupy, prawda? I jeszcze może wrócę do jednej rzeczy, mianowicie do tego, że tam pokazywałem, w jaki sposób można robić te integracje. Jeżeli ktoś ma taki model dystrybucji, to w programie B2B bezpośrednią integrację możemy zrobić tutaj na tej linii, prawda? Czyli między producentem, a dystrybutorem, czy hurtownią. Natomiast jeżeli chcemy zaangażować tych uczestników, to są właśnie ci, którzy skanują faktury i wysyłają do, do producenta. Natomiast do czego zmierzam? To są szczególnie to jest grupa, która rekomenduje produkty klientowi końcowemu. W związku z tym jest niezmiernie ważne to, żeby ta grupa była odpowiednio przeszkolona. I zobaczcie, że jeżeli nie ma tego programu lojalnościowego, to w zasadzie te osoby czerpią wiedzę z materiałów jakiś ogólnie dostępnych od producenta. Lub z materiałów, czy tam z relacji, które otrzymują od hurtowni, bo tutaj te osoby się znają. Oczywiście czasami są handlowcy, którzy też mają kontakt z tą grupą, natomiast program lojalnościowy daje nam możliwość zaangażowania się w szkolenia właśnie tych grup. I tutaj doskonałym takim przykładem jest przykład amerykańskiego programu, który wdrożyło Jakiś czas temu Lenovo, właśnie programu, w którym Lenovo kładzie bardzo duży nacisk na i na szkolenia, i na dostępność materiałów dla ich partnerów biznesowych. Jakie Lenovo uzyskało wyniki tych, tych działań, które były właśnie programem lojalnościowym, ale z, mocnym, z mocną bazą szkoleniową i, i materiałową. Tak. Planowali, że pozyskają 500 firm. Wynik był taki, że ponad 700 firm wzięło udział w tym, w tym projekcie. Cel, który sobie postawili, obrotu w programie 170 milionów dolarów, finalnie był wyższy o 40%. A co najważniejsze, uczestnicy programu lojalnościowego sprzedali 7 razy więcej produktów niż rok wcześniej. Także to pokazuje, jak te szkolenia są istotne, jaki mogą mieć wpływ, i jaki konkretnie wpływ mają w przypadku lewo i wielu innych firm, gdzie faktycznie te szkolenia są wykorzystywane. Ja wiem, że szkolenia przez firmy są różnie prowadzone, są organizowane szkolenia stacjonarne. Żeby z kolei przygotować jakiś materiał szkoleniowy wideo, to też trzeba się trochę, przepraszam, natrudzić, no, zaangażować, zainwestować. Ale finalnie chodzi o to po prostu, żeby sprzedawać więcej, żeby budować tą świadomość wśród tego łańcucha dystrybucji, na bazie którego stoi nasza sprzedaż i to generalnie finalnie przynosi efekty. Także. Chciałem teraz przejść, żeby pokazać Państwu, jak my pracujemy. Ponieważ ten model projektowania programu lojalnościowego, on w dużej mierze, sam, sam proces, który mamy wdrożony, w dużej mierze jest po to, żeby zaprojektować program w ten sposób, żeby właśnie jak najbardziej uprościć go pod kątem Widzenia uczestnika, dać jak najwięcej elementów, które będą go aktywizowały, i zaangażować w proces, w program lojalnościowy, te grupy, które faktycznie odpowiadają za sprzedaż w wielu tych punktach, w wielu obszarach, w wielu miejscach procesu sprzedaży, gdzie każda z tych osób ma jakiś wpływ. Stąd, jeżeli byście Państwo planowali kiedyś wdrożyć, czy nie wiem, od nowa wdrożyć, czy faktycznie wdrożyć w ogóle nowy program lojalnościowy, to zapraszam, żebyście do tego podeszli właśnie w ten sposób, gdzie po prostu wychodzi, żebyście wyszli od pewnej strategii, od analizy dokładnej, jak wygląda proces, które grupy najlepiej jest zaktywizować, zaprosić do programu, żeby faktycznie... Pomogły nam w zwiększeniu sprzedaży, żeby te nagrody, czy to nagrody gwarantowane, czy nagrody akcyjne, czy nagrody loteryjne, były dla nich motywatorem, tak. Następnie projektujemy mechanizm programu pod kątem IT, czyli budujemy prototyp, i tutaj to też jest odpowiedzią na, na to oczekiwanie rynku, że no, chcemy, żeby wszystko, chcemy, uczestnicy chcą, żeby wszystko funkcjonowało jak najprościej, jak najłatwiej. Stąd Robimy prototyp UX, później mamy cały ten etap wdrożenia regulaminy, stworzenie katalogu nagród. Jeżeli mówimy w ogóle o wdrożeniu platformy internetowej czy aplikacji mobilnej, to, to na tym etapie warto też testować to nie tylko firma i, 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 i organizator, ale także. Zaprosić jakichś uczestników potencjalnych, kogoś, kto mamy z tej grupy docelowej, z kim się znamy, żeby po prostu przetestował, sprawdził i dał jakiś feedback. No i na końcu wiadomo, obsługa, o tym nie będę już mówił. Natomiast modyfikacja programu lojalnościowego, czy w ogóle rozpoczęcie prac nad programem lojalnościowym, warto zacząć od takich warsztatów przedwdrożeniowych. My pracujemy w ten sposób, że określamy otoczenie biznesowe, wskazujemy odbiorców programu, wyznaczamy kluczowe dla nich elementy programu lojalnościowego, jak również określamy sam cel projektu, tak? Czyli my robimy program lojalnościowy po co? Wiadomo, że głównym głównym zazwyczaj odpowiedzią jest, no, po to, żeby zwiększyć sprzedaż, tak? Ale warto tutaj wejść w szczegóły i zapytać się, dobrze, sprzedaż, ale czego? Których produktów konkretnie? Którym grupom docelowym? I tak dalej, i tak dalej. Czyli zagłębić się w problem, jaki chcemy rozwiązać programem lojalnościowym. Następnie, na podstawie tego warsztatu UVP, UVP to jest w skrót od Unique Value Proposition. Na podstawie tego właśnie warsztatu robimy, opracowujemy dokument zawierający analizę konkurencji, działań konkurencji w kwestii budowania lojalności klientów. Oraz proponowany mechanizm systemu lojalnościowego wraz ze wszystkimi kluczowymi dla niego elementami. Ja przygotowując się do tego webinaru, zrobiłem taki, taką częściową analizę tego, jak działa właśnie program Atlasu. Natomiast w momencie, kiedy będziemy robić, kiedy byście Państwo chcieli robić taki, taki, taką analizę, to myślę, że warto zagłębić się w działanie każdego programu i zobaczyć. Najlepiej na podstawie regulaminu, który jest ogólnodostępny, i komunikacji, jaka była prowadzona, co ten program daje uczestnikom. tak? Taki projekt, taki, taki, takie konsultacje u nas kosztują 9750 zł, natomiast dla tych z Państwa, którzy by chcieli z tego skorzystać, mamy specjalną ofertę i obniżkę do 5000 zł. I mamy jeszcze drugi taki produkt, którym może byście Państwo byli zainteresowani. W każdym razie jest to taki przewodnik organizatora, w którym po pierwsze dajemy schemat briefu wewnętrznego i briefu dla wykonawcy, jeżeli byście chcieli briefować kiedyś firmę, firmy pod kątem wdrożenia takiego programu. Jest tam też opis procesu projektowania programu lojalnościowego B2B. Są możliwe formy rozliczeń podatkowych z uczestnikami, tak? czyli. Kiedy odprowadzać podatek, kiedy odprowadzać, kiedy można wystawić fakturę za złotówkę na, na, na wydane produkty i tak dalej. Do tego dodajemy jeszcze taki raport nagrody w programach lojalnościowych. Ja o tym wspominałem, mówiąc o tych stacjach paliw. My przebadaliśmy ponad 170 na początku zeszłego roku. To było to jest badanie z początku zeszłego roku, gdzie przebadaliśmy 100. Ponad 170 różnych programów lojalnościowych z różnych branż, zarówno B2B, jak i B2C, i na podstawie regulaminów i dostępnych informacji zbadaliśmy, jaki procent obrotu, który dany uczestnik generuje w tym programie, jest do niego zwracane w postaci nagród. Więc w tym, w tym oto raporcie dzielimy się tą wiedzą. Oprócz tego, w ramach tego przewodnika, dostajecie też Państwo dostęp do. Case study programu lojalnościowego Kaparol oraz taki kalkulator estymowania rezultatów programu lojalnościowego, gdzie dajemy pewne parametry, dajemy, podajemy jaki budżet na nagrody, właśnie ten procentowy byśmy chcieli przeznaczyć, no i wychodzi nam finalnie wynik, dodatkowy zysk, jaki w ciągu trzech lat uzyskamy. Od tych y, y, uczestników programu lojalnościowego, tak? czyli jaki zwrot inwestycji powinien nam przynieść program lojalnościowy. Oczywiście to są estymacje, oczywiście, żeby one dobrze wypadły, musimy dysponować y, danymi, y, musimy też przyjąć sobie pewnego rodzaju prognozy y, i te prognozy zazwyczaj powinny y, paść ze strony. Firmy, która wdraża, która, która, która ma doświadczenie w budowie programów lojalnościowych y, y, lub ze strony po prostu osób, które faktycznie wdrażały tego typu programy lojalnościowe i wiedzą, jakie można tutaj wskaźniki zastosować. Oczywiście to są pewne estymacje, ale zawsze dają pewien obraz, bo, bo y, szczególnie te, obraz tego, że jeżeli na nagrodę damy nie 2, a załóżmy 4%, to już z tych 63 milionów zysku może się nam zrobić milion złotych straty. Czasami tak wychodzi. Oprócz tego jeszcze w ramach tego pakietu dajemy dostęp do sześciu webinarów, które prowadzimy wcześniej i ten pakiet z kolei on jest, my go sprzedajemy za 500 zł netto. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby Porozmawiać o, o tej ofercie, to w tej, w tej ankiecie też tam jest taka możliwość, można zaznaczyć, i wtedy sobie porozmawiamy o tym. Dobrze. Dziękuję Państwu za uwagę. Tutaj jeszcze padły pytania. Padło jedno pytanie w zasadzie: Czy poleciłby Pan jakiś system do wydawania unikalnych kodów cyfrowych? No, my się tym zajmujemy. To znaczy, my mamy dostawcę kodów cyfrowych i mamy oprogramowanie, które możemy wdrożyć. W dowolny program lojalnościowy, oprogramowanie, które będzie na bieżąco te kody wy, wy, wydawać. Więc, jeżeli mówimy o tych kodach cyfrowych do E-Voucherów, to zapraszam do kontaktu. Możemy na ten temat porozmawiać. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie macie Państwo pytań, to, to, to bardzo proszę o wypełnienie tej ankiety. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby uzyskać Państwa feedback. Szczególnie interesuje mnie odpowiedź na pytanie, jakie długie powinny być webinary w trakcie godzin pracy, czy, czy właśnie godzinne, czy może półgodzinne, czy może dwugodzinne. Hmm. Jaki program do sczytywania faktur VAT pan poleca? Eee, program do sczytywania faktur VAT. Hmm. To znaczy, ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ my nie korzystamy z żadnego gotowca. Eee, my mamy wdrożone eee, oprogramowanie, eee, które bazuje na eee, sztucznej inteligencji. I korzystamy z dwóch platform OpenAI i Google Cloud Vision. To są dwaj dostawcy narzędzi, które w odpowiedni sposób skonfigurowane mogą właśnie odczytywać faktury, interpretować je i przypisywać punkty już w naszym systemie. Więc to jest: My korzystamy z naszego autorskiego rozwiązania, które właśnie dokonuje tego. Procesu, o którym tutaj pani napisała, czyli faktura, która do nas przychodzi, wysłana MMS-em, ona jest przez system odczytywana, a następnie punkty są przypisywane odpowiedniemu uczestnikowi w odpowiedniej ilości. Drodzy Państwo, widzę, że tutaj więcej pytań się nie pojawiło. Ja jeszcze sobie ten czat sprawdzę, czy czasem nie pominałem jakiegoś jakiegoś pytania. Widzę, że więcej pytań się nie pojawia, także na koniec raz jeszcze zapraszam do wypełnienia ankiety. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Życzę dobrego dnia. No i do zobaczenia. Jeszcze może przy okazji zaproszę na inne webinary, które mamy zamiar, które są planowane. Ja tutaj podam link Państwu. Kolejne webinary, które mamy w planie. O, jak Państwo sobie klikniecie w ten link, to jest webinar sposoby obecności marki na TikToku. 23 kwietnia oraz 18 czerwca, jak zbriefować agencję kreatywną. Można już się zapisywać na te webinary. One są szczególnie atrakcyjne dla działów marketingu, które odpowiadają za, za realizację dużych kampanii i za komunikację marketingową. To akurat będą prowadzić przedstawiciele, przedstawiciele naszej agencji kreatywnej Abanana. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i i do, do zobaczenia. Pozdrawiam.